Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Jak trwoga, to do Boga, a jak nie ma trwogi, to rosną nam rogi. I to wcale nie rogi erotyczne, o których my zawsze mówimy, o tych rogaczach, których mamy mnóstwo wokół siebie, ale rogi całkiem diabelskie, takie nawet szatańskie. Demokracja to piękny ustrój, ale naprawdę trzeba przestrzegać prawa. Po prostu prawo jest jednakowe dla wszystkich, jak to mówi wiceminister Jaki. Nie może być tak, że jedni są równiejsi, a drudzy tylko równi wobec prawa, a nawet może pod prawem. Bo jeśli mamy paragrafy, jeśli mamy konstytucję, jeśli mamy to, na czym bazuje demokracja, choć ja osobiście nie uważam, że to jest idealny ustrój, bo czasami monarchia, czy konstytucyjna, czy dziedziczna może była lepsza? No, warunek jest jeden. Monarcha musi być światły, mądry, tak by rządził sprawiedliwie. Ale wtedy też istnieje prawo. Gdziebyśmy się nie ruszyli, mamy paragrafy. Na to nic nie poradzimy. Ale proszę Państwa, myślę, że gdyby każdy z nas zaczął kłaść się na ulicy i uniemożliwiać jakąkolwiek demonstrację, przejście przez chodnik, przez ulicę, przejazd samochodów, no to co do czego to by doszło. Wszakże oglądałem kiedyś na YouTubie ulicę gdzieś na wschodzie, dalekim wschodzie, gdzie nie ma wcale żadnych znaków, ani też reguł poruszania się przez skrzyżowanie, a jednak nie dochodzi do wypadków, więc można. Czujność zawsze jest wtedy wzmożona. No ale ileż może każdy z nas mieć czujności? My miejmy, bo wokół nas dzieją się rzeczy straszne. Taśmy ostatnie, które TVP Info tak z lubością, prawda, prezentuje na antenie, a również sprawy policji, a również sprawy związane z tym przede wszystkim, żeby wygrać wybory samorządowe. Wszystko się dzieje wokół wyborów na zasadzie omamiania wyborców. My tutaj obserwujemy nie tylko w kraju, ale i lokalnie, że pewne inwestycje, pewne posunięcia władz idą właśnie w tym kierunku. Zobaczymy, co dalej będzie, bo RIO, Regionalna Izba Obrachunkowa, ma teraz wzmożone kompetencje i może każdą złotówkę prześledzić, wydanie każdej pieniędzy. No i co może zrobić? A no właśnie, doprowadzić do usunięcia władzy. Premier rządu naszego, polskiego, też ma takie uprawnienia. Wcale bym się nie zmartwił, gdyby doszło do takich przesileń w Mińsku, w Mrozach, w Kałuszynie. To są te regiony, ośrodki władzy, które, no powiedzmy szczerze, robią co chcą, nie licząc się z nikim i z niczym. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To już 24 tydzień 2017 roku. Tydzień, który znamionuje nie tylko Boże Ciało, które w czwartek, ale również pewne imprezy, pewne wydarzenia, które mogą odbić się szerokim echem. My też w tygodniku, co słychać, mamy wydarzenia z ubiegłych tygodni, a szczególnie z ubiegłego tygodnia, więc tego tygodnia na początku czerwca, który się wydarzył, który był, który my zanotowaliśmy w licznych reportażach, zarówno tekstowych, jak i filmowych. A na okładce, co nie jest u nas wcale rzadkością, no, złoci jubilaci. Tym razem złoci jubilaci z mińskiej gminy, bo tam właśnie już drugi raz aż 15 par było zaproszonych do urzędu. Przybył tuzin, stąd tytuł. Proszę Państwa,
tuziny za czyny. Jakież to czyny wyzwoliły u nas ochotę do tego, by przedstawić właśnie te dwie pary na okładce, ano czyny, jak ja mówię, demograficzne, bo my dzieciorobom, w cudzysłowie zawsze, dajemy nagrody. Nagdajemy nagrody za to, że wspomogli nasz kraj, byśmy nie musieli uciekać się do witania uchodźców, którzy by na nas pracowali, jak to dzieje się na zachodzie Europy. To nie jest, proszę Państwa, tak, jak my myślimy. Oni po prostu muszą mieć obcokrajowców, powiedzmy tak delikatnie, bo to nie są uchodźcy, proszę Państwa. A więc tuziny za czyny. W moim felietonie, który nazwałem Knoty Pokotu, jest zdjęcie sprzed kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Tam jest taki plakat, baner, czas ucieka, Jezus wciąż czeka. I nie to, żebym epatował wiarą czy jakimś, prawda, dogmatyzmem, ale pamiętajmy o tym, o czym też ja nieraz tu przypominam, że trzeba tak pracować, by dobrze żyć i tak żyć, by w każdej chwili móc umrzeć. Ale ten Jezus czeka. Niezależnie od tego, jak my sobie to szczęście wiekuiste wyobrażamy, czy w ogóle sobie wyobrażamy, pamiętajmy, żeby dobrze żyć. Żeby nie ulegać pewnym wpływom, mieć własne zdanie. Czy to pozwala na dobre życie? Nie wiem. Wiem tylko jedno, że ci, którzy kładli się na ulicy, którzy przeszkadzali innym manifestować swoją wiarę, swoje przywiązanie do boleści katyńskiej, nie zrobili dobrze. A szczególnie jeden z tych, który był na ustach wszystkich, Władysław Frasyniuk, zachował się niemądrze, tak już oględnie mówiąc, niemądrze. Ja wiem, że zacietrzewienie może być straszne, może być daleko idące, ale potrzebna jest jeszcze do tego mądrość. Głupców mamy naokoło i nie ulegajmy im wpływom. To będzie nam przydatne w każdej chwili naszego życia. No na przykład nie działa mińska fontanna. Mamy już, prawda, koniec wiosny. Wiosną są przeglądy, fontanna nie działa. Ja na własny użytek mam taką teorię na temat niedziałającej fontanny, którą się zajmiemy już w przyszłym numerze, dokładnie. Ale teraz, proszę Państwa, myślę, że to jest działanie z premedytacją. Burmistrz Jakubowski specjalnie nie uczynił tej fontanny, by ludzie poczekali, by była dyskusja, ile to kosztuje, dlaczego jeszcze, prawda, tych płytek nie kupiono po tym rozwaleniu przez lawetę, oczywiście zimą, dlaczego jeszcze tam, prawda, to w sądzie trwa, a wszystko po to, żeby potem w takim orgazmie populistycznym ogłosić: macie wreszcie ludzie, zobaczcie, jak się starałem, były kłopoty, były trudności, ale przecież ja wszystko dla was zrobię, żeby ta fontanna zaczęła funkcjonować. Miłe, oczywiście, jeszcze jak, a jak będą płatne parkingi, jeszcze milej, proszę Państwa, będzie w naszym kochanym Mińsku, a jak będzie darmowy autobus przez miasto. Ciekawe, jak on się na tych rondach powyrabia, jakie trasy będą, to też zobaczymy. No wszystko jest po to, o czym mówiłem, żeby w przyszłym roku wybory samorządowe przebiegły jak należy. No ale do tych wyborów trzeba doczekać w zdrowiu i tym budżetowym zdrowiu i własnym również. No, proszę Państwa, gadu gadu, takie ogólne, filozoficzno-polityczno-społeczne sprawy, ważne oczywiście, ale przecież w tej audycji naszej, w tej homilii świeckiej, jak też niektórzy już mówią, ważne jest co w naszym numerze, bo przecież ja mam zachęcić Państwa do przeczytania za 2.20 cały czas tygodnika Co Słychać. No i drugie zdjęcie jest tutaj, proszę Państwa, chcę się pochwalić, że otrzymałem na 15-lecie targów pracy takie wyróżnienie od pana starosty i pani dyrektor,
pupu mińskiego za działania na rzecz właśnie rynku pracy, szczególnie działania medialne. I tutaj jeszcze jest jeden symptom do tej pochwały, do chwalby tej, że jako jedyny przedstawiciel mediów tutaj lokalnych takie wyróżnienie otrzymałem, za co bardzo, bardzo dziękuję. Mam wrażenie, i tu nie jest chwalba, ale że to po prostu mi się no nie tak należało, bo już nie będę tutaj zbyt arogancki, ale po prostu nie ma tutaj medium innego, które by właśnie tak rynek pracy hołubiło, tak współpracowało z Powiatowym Urzędem Pracy, ze starostwem również i także korzystało, bo tu jasno trzeba powiedzieć, że przez te 15 lat to przewinęło się przez redakcję no kilkunastu stażystów i stażystek oczywiście także. Niektórzy pracowali u mnie później, niektórzy sami odeszli, niektórzy nie byli przydatni już później, tylko na stażu sami rezygnowali. Różnie to bywa. Państwo wiedzą doskonale, jak to jest z tymi popularnymi stażami, no bo przecież to jest bardzo pomocne dla każdego pracodawcy. Rynek pracy mamy stabilny. Pytałem się ostatnio w wywiadzie pani Grażyny Borowiec, dyrektorki PUP-u, jak to jest, po co targi pracy, kiedy rzeczywiście ten rynek bezrobocie się zmniejsza, rynek jest stabilny. No są potrzebne, co udowodniły właśnie te 15 jubileuszowe targi pracy i przedsiębiorczości, co jasno trzeba zaznaczyć. A mamy co dalej? Dalej od nowa gotowa, rzecz o silnicy, o pewnej konferencji. Pani Ania Jackowska napisała do nas taki list, co tam się właśnie w silnicy dzieje, a dzieje się dużo, jeśli chodzi o sferę właśnie nowych źródeł energii, nowych źródeł pozyskiwania tej energii, także wodnej i tej ekologicznej. O to właśnie chodzi. Nie dalej obcym, to zaś krótka relacja z pikniku integracyjnego. Śpiewać każdy może, w Mieni nie byliśmy tam, ale Państwo mają przynajmniej na pocieszenie taką informację. No i Rafałowska stulatka, też nas nie zaproszono do Woli Rafałowskiej, ale no gwoli odnotowania, że 100 lat kolejna straż pożarna w powiecie ma, też zanotowaliśmy. No i proszę Państwa, Cegów w Kępicach, właśnie miasto zaprzyjaźnione, gmina zaprzyjaźniona z gminą Cegów, tam właśnie Cegowianie pojechali. Z tego, co Państwo już wiedzą, podobno są już małżeństwa mieszane, więc bardzo dobrze, że my z Pomorzem, Mazowsze Wschodnie i Pomorze współpracujemy. No i odeszli z pamięcią. W tym tygodniu niewiele osób zmarło i bardzo dobrze. A Stojecka Integra to rzecz i filmowana przez nas z właśnie Stojadeł, gdzie odbył się kolejny piknik integracyjny organizowany przez Radę Rodziców. Pan dyrektor, pan Maciej wystawił własne stoisko z chlebem i smalcem. No, ogórki małosolne też tam, proszę Państwa, były. Mamy odpowiedź, ale to już na końcu. No i proszę Państwa, idąc dalej, porady prawne. W tym tygodniu mamy o szkodliwej wolności. Czyli na zasadzie takiej, że ktoś przeżywa horror psychiczny, no i wydaje pieniądze na lewo i prawo, a ma tych trochę pieniędzy. Siostra zastanawia się, co zrobić właśnie z tą siostrą, która właśnie jest taka no, niezbyt praktyczna. Czy ubezwłasnowolni, częściowo, czy całkowicie. Pani mecenas daje tutaj nam porady, jak to zrobić. No i betki, statuetki. Proszę Państwa, Laura 2016, bo za ten rok przyznawano, była gala laurowa. Mamy tutaj wyniki, ale jest jeden problem z laurą. Napisałem tutaj w lidzie, że by każda nagroda honorowa miała swoją wartość, to musi być osiągnięcie ponadprzeciętne. Nie może być to osiągnięcie ponadprzeciętne, jeśli ktoś, kto pracuje i za tę pracę dostaje jeszcze honorowe laury. Nie może być tak,
że myli się kategorie przyznawania tej statuetki, że ktoś, kto w ogóle nie jest znany w terenie, też w mieście i w powiecie, też taką laurę dostaje, mniejsza o nazwiska. Państwo doczytają, jest trochę ironii w tym tekście, ale mam nadzieję, że władze powiatu mi to wybaczą, ponieważ to wszystko służy temu, by ta nagroda dojrzewała, by coraz była lepsza, fajniejsza, bo już 100 osób ma statuetkę z powiatu. 100 osób ma tę statuetkę i dobrze by było, żebyśmy się jej nie wstydzili. Ja również mam dwie, jak Państwo pamiętają, w dziedzinie kultury i zbiorową w dziedzinie sportu za 15 turniejów halowej piłki nożnej, które nasz tygodnik organizował. Żartuję, że w przyszłym roku z okazji tych tysięcznego numeru Co Słychać i 21 lat na rynku i moja agencja wydawnicza Promin też zawalczy o taką statuetkę. Mam nadzieję już, że to będzie nie dar, honor, który nie będzie ulegał żadnym podważeniom z różnych stron. No obce jak kopce to języki. Recytacja w języku angielskim, rosyjskim, językiem Szekspira i Puszkina. Gdzie? Ano w Wielgolesie. Szkoda też, że nas nie zaproszono. I Chciwe grzechy to felieton pani Ani Sikorskiej. Właśnie o tym, jacy to my jesteśmy chciwi, które nacje są jeszcze chciwsze od nas, albo regiony etnograficzne Polski, jak poznańskie czy małopolska. No i te gwiazdki piętnastki, o których mówiłem, mamy tu wszystkich laureatów, znane firmy, proszę Państwa, a my wśród tych właśnie znanych firm, z czego jeszcze raz twierdzę, potwierdzam, bardzo się cieszymy. Nie ulega wątpliwości, że zrobimy wszystko, by rynek pracy w Mińsku zawsze promować. Czy on będzie taki pracowniczy, czy bardziej biznesowy, ważne jest, żeby każdy godnie zarabiał, czyli ile wypracuje, tyle zarobił. I tutaj moje zdanie jest na temat, że żadne te minimalne kwoty nie są potrzebne. Absolutnie. Proszę Państwa, jeśli my chcemy mieć dobrego pracownika, to musimy mu dobrze zapłacić. I to są umowy czy menedżerskie, czy inne. Ważne jest również, żebyśmy zdecydowali się na najlepszego pracownika. No ale teraz, z tego co widzimy w naszym tygodniku, nie ma ich za dużo. Zakłady wytwórcze poszukują pracowników. Być może, co ostatnio rozmawiałem z jednym z przedsiębiorców, trzeba będzie ogłaszać w języku ukraińskim właśnie, że my poszukujemy, tu nasi przedsiębiorcy poszukują pracowników właśnie z Ukrainy. No ale zagładą jest to, że my Polacy pijemy, po prostu nadużywamy alkoholu, co zgłaszają różni przedsiębiorcy i to nie jest tylko widok wsi i sklepu wiejskiego, gdzie tych, przepraszam, no pijaków, krótko mówiąc, jest dużo. Ci, którzy nadużywają alkoholu, jest bardzo dużo, ale to jest również sprawa w zakładach pracy. Nie potrafimy się upilnować. Alkohol niestety powoduje błędy w pracy, powoduje niedyspozycje, powoduje choroby, powoduje w ogóle nasze rozkojarzenie niesamowite. Nie jesteśmy zdolni do pracy po wypitym alkoholu. Można to zrobić w domu po pracy, o czym mało pamiętamy. No, liczy się też towarzystwo. Tuziny za czyny to właśnie ta nasza okładka. Mamy tutaj i wykaz tych wszystkich naszych jubilatów z mińskiej gminy. 15 par, z czego mówię tuzin tylko przybył. Natomiast dziwy spokoju to rzecz z dobrego. Tam sprawa sesyjna, przekonamy się, o co chodzi radnym, o co chodzi
No jeszcze wójtowi. Dobre, było kiedyś miastem. Jeszcze wójtowi Gałązce, jeśli chodzi o rozliczenie budżetu. I ogłoszenie ze Stanisławowa. Potrzebny jest dyrektor do szkoły w Ładzyniu. Kto ma chęć, bardzo prosimy, żeby skorzystał z tej oferty. Sport. Bardzo dużo artykułów sportowych, już końcówka lig, ale jeszcze trwają. No i w tym tygodniu również dużo noworodków. Tak jakoś mniej zmarłych, więcej noworodków i bardzo dobrze, bo to jeszcze raz powtarzam wróży temu, że my nie będziemy potrzebować emigrantów do pracy. No i pod naszym patronatem Filantropii w Autach rzecz o rajdzie samochodowym przez trzy powiaty i radzę, żeby się zapisać. To jest stowarzyszenie Możesz Więcej organizuje. Po powiecie ten rajd mamy zajawkę, mamy atrakcję tego rajdu, gdzie nocujemy, co robimy. Więc bardzo proszę, tam jest telefon podany do zapisy. I to, co mówiłem na początku, czyli leczy i młodzi, a więc skrzyp. Chorzczka, różnie nazywana, ale my domyślamy się, jakie ma znaczenie, jeśli chodzi o zdrowie i urodę nawet, prawda? Bo tam jest dużo krzemionki. Pamiętajmy o tym, by leczyć czy zapobiegać. Lepiej zapobiegać zawsze naturalnie. I to będzie dobrze. Natomiast dziękujemy tutaj pani może Krzemińskiej za odpowiedź o ogórkach. My celowo zadaliśmy to pytanie, więc znaliśmy odpowiedź, ale czekaliśmy na zgłoszenia czy odpowiedzi czytelników. Mieliśmy ich i nagrodę wylosowała właśnie pani Krzemińska, która napisała, że ogórki, żeby zostały na zimę właśnie małosolne, to trzeba przerwać fermentację, zagotować i właśnie spasteryzować i wtedy właśnie ta fermentacja będzie przerwana i ogórek będzie nie kiszony, znaczy kiszony też, ale słabo kiszony, czyli mało solny. To takie i kulinarne dywagacje, bo Państwo wiedzą, że my lubimy również bawić się w kuchnię i dobrze jeść. A dobrze jeść to wcale nie znaczy dużo. Jeść to, na co mamy ochotę. Zawsze zastanawiałem się, jak to jest, że czasami mogę zjeść jedną cebulę na raz, albo kilogram jabłek, albo kilogram cukierków i nie choruję po takim czymś. Ale to chyba organizm wie, na co może sobie pozwolić. Ale kiedy organizm wie? Kiedy nie jest przejedzony, kiedy jest zawsze nie do końca syty. Pamiętajmy o tym, by dużo pić i mniej jeść, a to zdrowie wtedy jest zachowane. No i oczywiście badać się profilaktycznie. Nie mamy na to czasu, ja sam nie mam, ale pamiętam, że zawsze trzeba, jak to teraz był test nerkowy. Jeszcze nie mam wyników, nie wiem, co jest grane. Może będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast już, proszę Państwa, patrzę na Państwa nową soczewką. Widzę Was, Wy mnie widzicie. Mam nadzieję, że wszystko korzystnie i wszystko będzie dobrze, bo zdrowie trzeba dbać, a szczególnie tak jak w moim przypadku o oczy. Wszystkiego dobrego, nie kłaniajmy się głupcom, nie zachodźmy z nimi w żadne komitywy. Głupiec głupcem był i głupcem zostanie, chyba że zechce się troszeczkę pouczyć, ale żeby się nauczyć, to trzeba słuchać mądrzejszych od siebie. Zawsze znajdzie się ktoś mądrzejszy w jakiejś dziedzinie. Internet jest tutaj bardzo ważny, ale rozmowa z ludźmi jest niezastąpiona. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy chcą ze mną rozmawiać na różne tematy i nie boją się kamery. Wszystkiego dobrego. Do widzenia Państwu. Słychać TV.